samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11:30. Kamil Bachorz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, mamy w programie kilka tematów. Zacznijmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jak widać na zdjęciach, które znalazły się w mediach społecznościowych, Pan też pomagał, licząc pieniądze. Tak, nawet moja córka, bo w Joku występowała też, także zaangażowanie wielu osób było, także myślę, że to wspaniały taki zryw narodowy, jakby pod szyldem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie wszyscy się jednoczą, współpracują. No i efekt jest fajny, bo i cel, idea też świetna. Pieniążki z tej zbiórki trafią do placówek medycznych, gdzie jak wiemy, no ciągle sprzętu brakuje. Sprzęt w tej chwili to rzecz najważniejsza zaraz po lekarzach oczywiście. Także no warto się włączyć w tą akcję, mimo że no można lubić albo nie lubić Jurka Owsiaka, który ostatnio no dziwne rzeczy wygaduje, jak o Adamowiczu, który zginął tak naprawdę na jego imprezie, a próbuje tutaj sugerować, że to telewizja winna. To niemądre, nierozsądne jest. Ale co mówi. Natomiast no, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy robi dobrze, to świetna impreza i myślę, że dobre akcje, dobre działania warto wspierać i cieszy mnie to, że w Jarocinie, Jarocin i mieszkańcy też wsparli. Osobiście również się włączyłem, jak wspomniałem, moja córka też nawet tańczyła w Joku i wiele innych. Tam było też dzieci, młodzieży, instruktorów, szkół, także no fajny to zryw jest. I w Jarocinie, jak tutaj widzę, udało się zbierać do puszek 71 662. W roku poprzednim było 45 140 zł, no więc to duży wzrost. I z licytacji 8,5 tysiąca. I cieszę się, że moja licytacja, to znaczy mój jakby fund wystawiony na licytację, czyli lekcja gry na dudach, którą wygrał przewodniczący osiedla, nawet Leszek Błaszczyk za 2000 zł. Cieszę się, że tutaj wspólnie mogliśmy pomóc w jakiś sposób w tej akcji, bo cel, jak mówię, jest szczytny i myślę, że pożytek będzie dla całego państwa, do wszystkich mieszkańców. Będzie pan chciał zagrać na tych dudach? Ja myślę, że tak. To głównie pewnie też chodzi o to, żeby się spotkać, pokazać, porozmawiać i myślę, że pan Leszek będzie zadowolony z tego spotkania. Także pokażę, zagram na instrumencie, dam zagrać, jeżeli będzie chciał spróbować. Nie jest to łatwe i pierwsze próby mogą być tragiczne, ale myślę, że warto spróbować, bo instrument ewidentnie związany z Wielkopolską, przecież kiedyś, dwa wieki wcześniej, wszystkie wesela, imprezy tylko odbywały się przy dudach i skrzypcach. Nie było innych instrumentów. Później akordeon, inne instrumenty wchodziły do życia codziennego, ale kiedyś wesela to dudy i skrzypce w Wielkopolsce, więc to taki instrument, który pewnie wiele wieków towarzyszył w tych najciekawszych chwilach życia mieszkańców. Panie burmistrzu, ale podczas tego finału też zagrali strażacy. Druhowie tutaj z gminy Jarocin rozstawili miasteczko, pokazywali, jak udzielać pierwszej pomocy, więc to też jest takie budujące. No cieszy mnie to, że nasi strażacy, 14 jednostek, które są w gminie, nie tylko ratują życie w akcjach, ale również w tej zbiórce, w tym zrywie, tak jak powiedziałem, można powiedzieć narodowym, który ma bardzo pozytywne skutki, bo to myślę, że cel jest świetny i to pokazuje, że Polacy potrafią się jednoczyć. Jak jest słuszna idea, dobry cel, to potrafimy razem współpracować i robić wspaniałe rzeczy. Także strażakom, wszystkim, którzy brali udział, również dziękuję za udział w tej akcji. Panie burmistrzu, zmieńmy temat. Droga w Mieszkowie. Tam przekazaliście dotacje, co to jest za droga i co tam będzie robione? Główna droga, o ile nie najgłówniejsza w tej chwili, ulica Dworcowa, czyli od ulicy Jarocińskiej
dawnej jedenastki od rynku do dworca kolejowego. Jest to droga powiatowa, natomiast zobowiązałem się i radni gminy Jarocin do pomocy powiatowi w przebudowie tej drogi w kwocie 253 105 zł i z przeznaczeniem właśnie na realizację tego zadania, które brzmi przebudowa drogi powiatowej numer 3742P w Mieszkowie, ulica Dworcowa, polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Osiecką do przejazdu kolejowego długości 1,58 km. Wartość całkowita inwestycji 1,745 000 zł. Plac budowy przekazany został 9 stycznia tego roku. Roboty budowlane rozpoczną się w pierwszy tydzień lutego prace już się rozpoczną na Dworcowej. Planowane zakończenie inwestycji 30 listopada 2020. Panie burmistrzu, ale to nie wszystkie inwestycje, bo także przekazaliście pieniądze na budowę ścieżki rowerowej przez Wilkowyje, która tam pobiegnie. Tak, pierwszy etap, ten główny, czyli przebudowa ścieżki z Jarocina do Wilkowej i przez ten Napol został zakończony i tutaj również przekazaliśmy w zeszłym roku blisko 1,5 mln zł, czyli połowę tego, co też powiat przeznaczył na budowę tak naprawdę ścieżki powiatowej, ale tutaj myślę, że wspólnie żeśmy zrealizowali to zadanie. Natomiast teraz jest kolejny etap, 75 000 zł. Ponownie przeznaczamy na budowę też tej ścieżki, tylko przez Wilkowyje, czyli będzie realizowany odcinek przez wieś Wilkowyja. I cóż tutaj o tę długość tej ścieżki przez Wilkowyje, to 320 metrów, wartość całkowita 3,728,942 zł. To jest część jakby na dokończenie, natomiast my przekazujemy tą kwotę na odcinku Wilkowyje, czyli od początku Wilkowyje od strony Annapola do końca Wilkowej, do ostatnich zabudowań w kierunku Żerkowa. Panie burmistrzu, to ponownie nie jest ostatnia inwestycja, bo będziecie też robić ulicę Batorego w Jarocinie. Tak, to jest dość duża inwestycja, na którą pozyskaliśmy tutaj środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wartości 1,6 mln zł. Gmina, czyli z budżetu naszego musimy dać 40% wartości tej inwestycji, to jest 1,069 000 zł i inwestycja na ulicy Batorego obejmuje drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 0,5 km, szerokości 6 metrów, ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego czerwonego, długości podobnej, czyli 0,5 km. Szerokość tej ścieżki rowerowej będzie 2 metry. W tej chwili, jak widzimy, ona jest albo nie ma, albo jest bardzo wąska. Dwustronny chodnik też będzie z kostki brukowej, betonowej, od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Natomiast na odcinku od ulicy Słowackiego w kierunku Energetyki chodnik będzie jednostronny. Planuje się także budowę ronda na wysokości skrzyżowania ulicy Podchorążych z ulicą Słowackiego oraz postawienie oświetlenia ulicznego. Będzie to 18 słupów wraz z oprawami energooszczędnymi typu LED. Termin realizacji zadania to 30 czerwca tego roku. Czyli w połowie roku powinniśmy zakończyć tą robotę. Roboty budowlane rozpoczną się w pierwszym tygodniu lutego, czyli już niebawem. Inwestycja będzie w sumie kosztować 3 000 000 zł, tak jak wspomniałem, 1,6 000 pozyskane środki z budżetu państwa, 1,070 000 z budżetu gminy. Także liczę tutaj na szybką realizację tego zadania, bo w tej chwili to też jakby inwestycja dość ważna, dlatego że łączy ten nowy łącznik, który prowadzi do węzła Jarocin, z też ważną drogą komunikacyjną wewnątrz miasta, ulicą Wojska Polskiego. Więc to będzie, myślę, dobre
połączenie bezpieczne przede wszystkim też. Tutaj dużo dzieci, młodzieży między szkołami się przemieszcza. Także i nowy chodnik, i ścieżka rowerowa, która jest fatalna albo jej nie ma wcale. Myślę, że tutaj zrobi dobrą robotę i też no, uzupełni ten ciąg komunikacyjny między węzłem Jarocin a ulicą Wojska Polskiego. Panie burmistrzu, zmieńmy temat i na koniec naszego programu porozmawiajmy o Dniu Babci i Dziadka, bo ta impreza już w niedzielę w Jarocin. Co przygotowaliście jako gmina? Ja myślę, że program tutaj jak zwykle jest bogaty. Przede wszystkim zachęcam, żeby zapoznać się na naszych stronach www.jarocin.pl, bo tam zawsze program cały jest www.jarocin.pl. I tutaj zapraszamy na godzinę 16 do JOK-u, gdzie będą występy orkiestry dętej parafii Królików oraz zespołów folklorystycznego Snutki z Potarzycy. Ja myślę, że to będzie bardzo atrakcyjny występ wszystkich dziadków i nie tylko z wnuczkami i dziećmi. Zapraszamy do JOK-u i na wszystkie imprezy. No, zespół folklorystyczny Snutki z Potarzycy nie trzeba reklamować. Świetna kapela, która potrafi nie tylko nasze regionalne tańce zagrać, zatańczyć, ale też ze wszystkich regionów całej Polski. Przepięknie grają, śpiewają, tańczą. Mimo, że tutaj to lokalna firma, lokalna kapela i zespół, ale myślę, że poziom reprezentują ponadlokalny. Także zachęcam do udziału 19 stycznia o godzinie 16 w JOK-u. To tą informacją, tym zaproszeniem zakończmy dzisiejszy program. I Państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję bardzo. Dziękuję i wszystkim babciom i dziadkom. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kamil Bachorze także dziękuję. Zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin, który na antenie Radia LK w każdy czwartek o 11.30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM.